Twórczość Karola Wojtyły warto czytać dzisiaj z kilku powodów. Ja bym chciała powiedzieć o dwóch. Po pierwsze, dlatego, że to bardzo dobra poezja i taka unikalna właściwie w krajobrazie polskiej twórczości, bo skupiona bardzo na przeżyciach duchowych. To jest w istocie taka twórczość medytacyjna, a nawet mistyczna, można powiedzieć. I naprawdę nie mamy wielu takich autorów. Na tle polskiej poezji Wojtyła jest wyjątkowy. Drugi powód to jest taki, że ja co prawda uważam i od zawsze taki pogląd wyznaję, że nawet gdyby Karol Wojtyła nie został papieżem, to byłby dobrym poetą, ale oczywiście trudno te dwie jego role od siebie oddzielić. I ci z Państwa, którzy chcą jakoś głębiej wniknąć w duchowość Karola Wojtyły, Jana Pawła II, powinni sięgnąć po jego twórczość artystyczną, ponieważ to jest zdecydowanie takie jego laboratorium myślenia, odczuwania, doświadczania. I można sobie też taką lekturę zaplanować właśnie równoległą tekstów papieskich i tekstów artystycznych. One są w dużej części współbieżne. Ta twórczość nie jest bardzo łatwa, wymaga pewnego wysiłku i dobrze sobie to na początku uświadomić. Natomiast jest duża pomoc już dzisiaj w tej lekturze, a jest nią takie spore, monumentalne, nawet można powiedzieć, trzytomowe wydanie krytyczne dzieł artystycznych Karola Wojtyły, czyli dzieł literackich i teatralnych, przygotowane pod redakcją profesora Jacka Popiela i opublikowane w latach 2019-2022. To jest edycja krytyczna, to znaczy oparta na źródłach, na rękopisach, tam gdzie można je było znaleźć, a tam gdzie się nie dało, no to na jakichś autoryzowanych pierwodrukach. I to jest pierwsza tego rodzaju edycja właśnie w odniesieniu do twórczości Wojtyły, co jest bardzo ważne, bo trzeba to przyznać, że niezależnie od tego, jak ważną rolę odgrywa Karol Wojtyła w naszej kulturze, religii, to od strony filologicznej te jego teksty były bardzo zaniedbane. Najbardziej widać to po tym, że jeszcze właśnie przy pracy nad tą edycją udało się odkryć kilka nowych, zupełnie wcześniej nieznanych tekstów literackich Karola Wojtyły i warto się z nimi zapoznać. W tej edycji, poza takimi ściśle naukowymi elementami, są też komentarze, więc na pewno jest to ogromne ułatwienie w lekturze, bo czytelnik znajdzie tutaj objaśnienia trudnych słów, objaśnienia aluzji, które się pojawiają w jego tekstach. Także ta edycja to jest właściwie odkrycie Karola Wojtyły na nowo. Ona została właśnie bardzo też pięknie opublikowana w wydawnictwie Znak. Zawdzięczamy ją Centrum Myśli Jana Pawła II, które to centrum właśnie cały ten projekt zainicjowało i dopięło. No i bardzo, bardzo serdecznie polecam, żeby właśnie tę edycję szczególnie studiować i czytać Wojtyłę.